Cześć i czołem, droga publiczności, przepraszam, że musieliście znów troszkę za długo czekać na materiał. Niestety obowiązki zawodowe mnie przytłaczają. Parę tygodni temu byłem w Gdańsku, no i między innymi zwiedziłem w końcu to sławne Muzeum II wojny światowej, o którym tyle w telewizji i prasie się mówi. Pozwiedzałem, zobaczyłem yy, i nagrałem z tego materiał. Wolno było filmować, dużo Wam pokażę, mam nadzieję. No i postanowiłem zrobić coś w rodzaju recenzji. Jest to dla mnie powiedzmy pewna nowość. Nie mogę już niestety robić klasycznych wypadów w teren, więc teraz raczej będę tylko zwiedzał zamki i muzea, inne tego typu obiekty. No i próbowałem napisać taki skrypt, który byłby obiektywny, a przy tym nie wywoływałby zbyt dużo niezdrowych emocji. Niestety, przepraszam Was, ale się nie da. Od samego początku wokół muzeum były kontrowersje, wokół wystawy były kontrowersje. Dlatego ten odcinek jest bardzo mocno subiektywny, przedstawia tylko i wyłącznie mój punkt widzenia i nie musicie się z nim zgadzać. Jeśli Wam się nie podoba, nie oglądajcie, nikt nikogo do tego nie zmusza. Wiem, że temat jest gorący, a jak chcecie sobie pobluzgać, albo próbować robić jakieś polityczne wycieczki z tego tytułu, to wiedzcie, że mam to głęboko w poważaniu. Na końcu też wam powiem tego materiału. Jak ja widzę całą tą awanturę, i jak widzę całą rolę tego muzeum w pewnej narracji historycznej, która ma teraz miejsce. Serdecznie zapraszam. Przez większą część tego materiału, zamiast pokazywać Wam jak zwykle moją gębę, będziecie mogli podziwiać to, co sam widziałem w muzeum. Jednakże, choć warstwa wizualna jest tu ważna, nie jest to żadna wyrocznia i zachęcam Was, żebyście sami pojechali, kupili bilet, pozwiedzali i wyrobili sobie swoje zdanie. A wszystko zaczęło się od Westerplatte, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku. Miało powstać tam muzeum, które zgodnie z wolą ostatnich żyjących obrońców tego miejsca miało stać się historyczną wizytówką II wojny światowej. 1 września 2008 roku, minister kultury i dziedzictwa narodowego zarządził, że powstanie muzeum Westerplatte w Gdańsku. Do końca listopada 2008 zmieniono nazwę na Muzeum II wojny światowej i ruszyła budowa budynków, w których muzeum miało się mieścić. Oczywiście nie na Westerplatte. Lecz na wiadrowni w Gdańsku. Od czasów II wojny światowej, gdy miasto zostało doszczętnie spal, y, przepraszam, wyzwolone przez armię Czerwoną, ta dzielnica ze skupiska pięknych uliczek i urokliwych kamieniczek zmieniła się w łyse pole porośnięte krzakami. Swoją drogą to smutne i troszkę zabawne, że Polska tyle lat po wojnie wciąż nie jest w stanie poradzić sobie ze wszystkimi wojennymi ranami. Miejsce wybrali nawet fajne, bo blisko historycznego centrum, ale za to zamiast budować w górę, postanowili z jakiegoś niezrozumiałego i magicznego dla mnie. Powodu zbudować muzeum jakieś 15 metrów pod ziemią. Mimo tradycyjnych już problemów, w końcu się udało i nad motławą stanął budynek, który kojarzy mi się z Wielkim Czerwiem z Dżuny. A ma on powierzchnię około 23 tysięcy metrów kwadratowych, z czego wystawa główna, jedna z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie, ma około 5 tysięcy metrów kwadratowych. Najpierw trzeba dostać się do windy, zjechać na sam dół i tam odstać swoje w kolejce do kasy. Na lewo od wejścia do wystawy głównej. Jest miejsce na wystawy czasowe. Akurat miałem fuksa, bo prezentowano przedmioty zakonserwowane i wykopane rok wcześniej na Westerplatte. No jednak wychodzimy z wystawy czasowej, która jest bardzo fajnie zorganizowana, i przechodzimy do creme de la creme, wystawy głównej. Już na wstępie muszę Was uświadomić, że to nie jest coś, co kojarzycie słysząc słowo muzeum. To jest gigantyczna, świetnie skonstruowana maszyna, która ma jedno zadanie. Człowiek wchodzi do niej niczego nieświadomy, a ma wyjść zmiażdżony emocjonalnie. To jest naprawdę świetnie psychologicznie skonstruowane. Najpierw wchodzimy do wielkiego korytarza, który ciągnie się przez całą wystawę i w którym są ławeczki, a pomiędzy nimi są mniejsze gabloty, w których także są ciekawe przedmioty związane z Drugą wojną światową. Idziemy na lewo, pracownik. Nas kierują do pierwszej sekcji, no i tam jesteśmy oswajani z latami 30. i wszelkiej maści izmami. Hiszpania, Trzecia Rzesza, Włochy czy Związek Radziecki są przedstawione atrakcyjnie, i mają swój powab. Idziemy szerokimi korytarzami, które są kolorowo pomalowane, dobrze oświetlone i pełne świetnych fantów oraz kolorowych plakatów. Początek jest iście sielankowy, są wątki gdańskie, dochodzimy do wojny obronnej 1939 roku i idziemy dalej. Sale przecina ten długi korytarz, przez który musimy to raz na prawo, teraz na lewo przechodzić, żeby obejrzeć kolejne sekcje. No i tak idziemy z na początku oglądając proste klasyczne sale. Mamy też pomieszczenie, które pokazuje stricte mundury, broń i inne wojskowe szpeje. Akurat tu jest trochę baboli, i dla mnie to była najmniej interesująca część, bo to co tam pokazują, w większości albo kiedyś dotknąłem a jeśli chodzi o broń, to jeśli się nie mylę, ze wszystkich, które tam widziałem, choć raz w życiu strzelałem. Nie to jest jednak najważniejsze. Idziemy dalej i zaczyna coś się dziać niedobrego nie tylko z ekspozycją, ale też ze ścianami. Coś bardzo niepokojącego. Robią się coraz węższe, koślawe, ciemne i dziwacznie kierują nas z punktu A do punktu B w bardzo nieoczywisty sposób. Do tego dochodzą dźwięki i obrazy wyświetlane na ścianach. W sali poświęconej milionom jeńców radzieckich zmarłych w niewoli niemieckiej nagle bez pardonu z wyświetlacza na ścianie atakują nas historyczne fotografie i filmy ludzi nagich, chudych i zmasakrowanych. Ogólnie całe muzeum nic nie pudruje i tam właśnie wchodzimy do sali, gdzie w tle słychać, jak pop odmawia modlitwę za zmarłych, a na ścianie widzimy tysiące trupów. Zaskakujące i bardzo mocne, i muszę przyznać, robi wrażenie. Wystawa pokazuje nam szerokie spektrum. Osobiście najmniej byłem zainteresowany elementami stricte wojskowymi. W końcu mogłem się skupić nie na karabinach, klamerkach czy szabelkach, ale na dokumentach i przedmiotach, które składały się na codzienność czasów okupacji. Dużo tu interaktywnych ekranów, na których można przeczytać to i owo, wyświetlane są filmy i zdjęcia, oraz są różne gierki, które mają za zadanie wciągnąć nas, na przykład, w myślenie danego systemu albo w realia danej chwili. Dalej pojawiają się różne sale, mniejsze i większe, gdzie są ekrany. Jedna na przykład jest wielka, jest ustylizowana na sowieckie kino, a kawałek dalej, po drugiej stronie korytarza. Te salki robią się coraz mniejsze, wręcz kameralne, wielkości łazienki, do której jakby ktoś od niechcenia stawił ekran i dwa taborety, gdzie mieści się maksymalnie 10-15 osób w widowni. Ma to bardzo dobry psychologiczny cel. Najpierw w sali kinowej, która wygląda jak typowe kino w Związku Radzieckim, uderza z ekranu na niego film dokumentalny o totalitaryzmie sowieckim. Ale potem, kiedy przechodzi do mniejszych salek i na przykład jest nagrany film dokumentalny z ofiarami wywózek na Syberię, może to samo doświadczenie, które tam poznał w skali makro, teraz... Przyjrzeć się mu w skali mikro. Najlepsza część zaś zaczyna się po wejściu do sali, przed którą stoi wielki metalowy napis terror. Korytarze robią się jeszcze bardziej pogięte niż wcześniej. Jest tu masa elementów dekoracji, dźwięków i oświetlenia, które tworzą niepowtarzalny, niepokojący klimat. Idziemy przez klaustrofobiczną przestrzeń wypełnioną wszelkiej maści ludobójstwem. Mamy tu dobrze nam znane katyń, holokaust, wołyń, Sybir, ale także wiele innych, które nie istnieją w naszej narodowej świadomości. Najbardziej eksponowane są ofiary polskie i żydowskie. Jednakże punktowo po okazuje się też ofiary i poświęcenia innych narodów, takich jak Belgowie, Francuzi czy Anglicy. Najbardziej zaś przytłaczająca dla mnie osobiście była sala z przedmiotami znalezionymi w Katyniu oraz świetliste tablice na wypełnionym światłem korytarzu pełnym setek zdjęć Żydów zamordowanych w czasie Holokaustu. Ogólnie sekcja terroru z całego muzeum najbardziej była dla mnie ciężka do przejścia i najbardziej emocjonująca. Następnie pojawia się napis Opór, za którym jest nadzieja Historie tych, którzy walczyli, nie tylko Polaków. Bardzo mnie to ucieszyło, bo poza tym, że naszych jest tu naturalna wręcz nadreprezentacja, to są też historie z Jugosławii, Francji, Związku Radzieckiego, Norwegii i innych krajów. Jest powstanie w Getcie Warszawskim. Jest akcja burza. Jest walcząca Warszawa, ale jest też wspomniana Praga oraz inne miejsca, gdzie ludzie chwytali za broń, by walczyć z hitlerowskim i nie tylko reżimem. Są ofiary cywilne, są fabryki amunicji. Ludzie ratujący życie innych, jak i ci, którzy to życie odbierali, często własnym rodakom. Wystawa pełna jest takich psztyczków w nos. Gabloty pokazujące kolaborantów francuskich, czy też kolaboracje w krajach bałkańskich, wspominająca o Ukraińcach, a nawet wielki cytat z pułkownika Klausa von tego, który dokonał zamachu na Hitlera. Cytat z jego listu wysłanego do rodziny w 1939 roku, gdzie, wchodząc do Polski, mówi o brudnych i żydowskich polskich podludziach. Tak jakby autor chciał zachwiać niemieckimi zwiedzającymi, którzy pod naporem całego zła, w którym ich naród miał wiodący udział, próbują na tej wystawie znaleźć odrobinę usprawiedliwienia w osobie jednego człowieka, co to podniósł rękę na Hitlera. Od strony fantów zaś jest sporo przedmiotów unikatowych, które zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Najbardziej spodobały mi się proste, porcelanowe, metalowe normalnie bezwartościowe przedmioty, lecz pochodzące z Hiroshimy, roztopione przez wybuch bomby atomowej. W ogóle pomieszczenie, w którym są jest niesamowite. Jest białe, wchodzi się do niego z mroku, oślepia nas a pod sufitem wisi bomba atomowa i słychać buczenie dźwięk silników samolotu. A mamy też wystawy, które powodują, że najpierw oswajają nas z głównymi aktorami tej tragedii, rozdają rolę tych dobrych i tych złych, a potem nagle okazuje się, że ani Sowieci, ani Amerykanie czy Anglicy nie byli aż tacy dobrzy. A Niemcy, mimo ogromu zbrodni, które popełnili, na samym końcu, w sali ze spalonymi, zgwałconymi yy, mieszkańcami Berlina, też są ofiarami. Psychologicznie to wspaniały wynalazek. Trafia do każdego niezależnie od tego, czy ogląda go Polak, Niemiec czy Rosjanin, który ma swoje wyobrażenie o II wojnie światowej i w różnych punktach wystawa próbuje na to wyobrażenie wpływać, ale też świetnie wyrabia opinię człowiekowi, który na przykład przyjechał z Brazylii, a też będzie mógł sobie wyrobić bardzo kompleksowe zdanie. Czuć, że stworzono to po to, by turyści z całego świata przyjeżdżali do Gdańska, miejsca, gdzie zaczęła się II wojna światowa, i wyjeżdżali stąd z bardzo propolskim punktem widzenia. Wystawa jest przesączona polskością. Cieszy mnie jednak, że są tam też wątki inne, tak jak wspomniani sowieccy jeńcy wojenni czy domy pocieszenia w Azji. Bo przecież Druga wojna światowa to nie tylko my, ale jak sama nazwa wskazuje, cały świat. Nas może dziwić, czemu tak, a nie inaczej pokazano na przykład Rosję Sowiecką. Bo te elementy wystawy mają przekonywać nie nas, a raczej turystów z Zabuga albo tych z zachodu, ludzi, którzy nie mają na ten temat wyrobionego zdania. Są to rzeczy, które bardzo mi się podobały, ale żeby nie było za, Różowo, była też garść rzeczy, które nie przypadły mi do gustu. Przede wszystkim po macoszemu potraktowano wojnę w Azji. Jest tu i tam, jakby na siłę, upchnięte to i owo o Japończykach. W mojej ocenie przydałyby się lepiej wyeksponowane tematy rzeźni Nankinu oraz roli jednostki 731 w Manjuri. Ogólnie nie znalazłem nic o Chinach. Choć dla nich druga wojna światowa zaczęła się kilka lat wcześniej niż dla nas, i też ponieśli wielomilionowe ofiary w ludziach. Wątki militarne też są potraktowane tak sobie. Akurat nie po to tam byłem, żeby się na tym skupiać, ale był ze mną kumpel rekonstruktor, który bardzo psioczył na to, że a to nie te ładownice co karabin, który trzyma manekin. Albo wypatrzyliśmy różne powojenne szpeje, które są tam zamiast przedwojennych i wojennych odpowiedników. To jednak wszystko są szczegóły w porównaniu z największym oskarżeniem, jakie chciałbym tu wytoczyć. Już dawno temu obie największe partie polityczne się połapały, że na historii można zbić niezły kapitał przed wyborami. I w związku z tym wokół placówki od samego początku toczy się wielka gównoburza. I bardzo mi się nie podoba to, że w historię próbują ingerować albo politycy, albo historycy, którzy zostali upolitycznieni, którzy próbują naginać pewne elementy historii do własnych bieżących potrzeb. Oczywiście samo muzeum w pewnym sensie też jest y, narzędziem manipulacji, narzędziem wpływu, bo przedstawia historię w taki, a nie inny sposób. Jednakże to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo chodząc po wystawie głównej, byłem w stanie poczuć ten nadrzędny cel: obrzydzenia widzowi wojny, obrzydzenia wszelkich izmów, różnej maści i totalitaryzmów spod prawej i lewej strony i każdej innej ale jednocześnie zostawienia widza z pewną potrzebą po wyjściu z tego muzeum, choćby przez krótką chwilę, naprawiania świata. I to do mnie osobiście przemawia, bardzo mi się to podobało. A to, co mnie denerwuje, to w momencie, kiedy zwiedzałem to muzeum, to od początku, kiedy rok wcześniej otwarto, dokonano zmian w wystawie. Ja na przykład, jako zwiedzający, czuję się oszukany, że nigdzie nie mogę znaleźć listy rzeczy, co zmieniono, co poprawiono, co popsuto, bo całość sprawia wrażenie zegarka szwajcarskiego. Każdy element, od scenografii, począwszy na najmniejszych fantach, skończywszy, i ma tam zaplanowaną rolę do odegrania, jak wszelkie mechanizmy w szwajcarskim zegarku. I nie można od tak bezkarnie sobie przekładać, wyjmować, wstawiać czegoś innego, bo do pewnego momentu mechanizm będzie działał, a potem nagle się zepsuje i będzie trzeba nie wiadomo ile się cofać, żeby znaleźć źródło problemu. Nie mogłem porównać sobie, czy zmiany, które wprowadzono, były na lepsze czy na gorsze. A jedyna zmiana, którą udało mi się znaleźć, i która dla mnie jest y, w sumie głupia, to była sławna, już omawiana w całej Polsce w telewizji wymiana filmu, który wieńczył wystawę. Na koniec, jak już wychodzimy, jest już po y, wszystkich konferencjach pokojowych, po zdobyciu Berlina, po zbombardowaniu Hiroshimy, jest żelazny mur, żelazna kurtyna. Jest on symbolizowany przez mur berliński. I tam były stołeczki, żeby sobie usiąść, było to przedzielone drutem kolczastym. I były dwa ekrany, prawy i lewy. Lewy przedstawiał zachód, prawy wschód. I to było pokazane tak, że zarówno po lewej, jak i po prawej pokazywano te dobre i te złe rzeczy, które się wtedy działy w tych dwóch totalnie nienawidzących się obozach. Gdzie jeden drugiego się bał, a ten drugi tym pierwszym był zafascynowany. I potem mamy rok 90. Jest pokazany upadek muru berlińskiego. On na ekranie upada, ale obraz wciąż jest podzielony. A mur, który jest na ekspozycji, wciąż stoi. Ten obraz jeszcze się różni. On w pewnych momentach jest osobno taki sam tu i tu, a czasem się łączy i z dwóch ekranów robi się jeden. I to idzie od punktu, kiedy sądzono zbrodniarzy w Norymberdze po II wojnie światowej, aż do dziś, do Ukrainy, Syrii yy, i wielu innych miejsc na świecie, gdzie ludzie się zabijają i faktycznie człowiek inteligentny połączy kropki i znajdzie źródła tamtych konfliktów, które się dzieją na świecie teraz. Z tymi, które zaczęły się w Gdańsku 1 września 1939 roku, a całość jest doprawiona muzyką zespołu The Animals House of the Rising Sun, która osobiście do mnie bardzo przemawiała, ponieważ jest to piosenka o burdelu, a czymże jest świat opanowany przez wojnę, jak nie jednym wielkim płonącym burdelem. No jednakże Wielu ludzi uznało, że ten film szkaluje Polaków i że jego autor nie miał rozumu i godności człowieka. Wywalono go i w tym momencie jest wyświetlany film Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Niezwyciężeni. No i wchodzę do sali, kiedy już to było wyświetlane, czyli tak, zachodni ekran lewy jest pusty, świeci się tylko wschodni i jest tam wyświetlany ten film, z którego możemy zrozumieć, że Polacy przez całą drugą wojnę światową ostro dostawali po dupie. No i zginęły nas miliony, nic żeśmy nie wygrali, no ale koniec końcu, 45 lat po wojnie, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo moralne. No i jest polska narracja, której oczywiście widzowie z innych krajów niezbyt skumają. Poprzedni film ten dwuczęściowy był bez słów, grał samym obrazem i muzyką. No i na przykład w mojej ocenie, nie wiem po co to zmieniali, nie wiem kogo to obrażało. Jest to w pewnym sensie tak jakbym miał piękny zegarek ze świetnym automatycznym mechanizmem, i nagle bym stwierdził, że wsadzam do niego cyferblat tarcze ze zdartej ruskiej pobiedy. Jakoś tak to po prostu jedno z drugim się nie komponuje. Samo muzeum w sobie podoba mi się, spełnia zadanie. Widziałem grupki turystów z Ameryki, Izraela, Niemiec. Widziałem ludzi od młodych, nastolatków po starych dziadków, którzy pamiętali wojnę, którzy wychodzili stamtąd i płakali, którzy byli w szoku. Normalnie grupki ludzi, którzy wychodzą z wystawy i stoją tak. Potrzebują chwili, żeby. Otrząsnąć się, ochłonąć. Sama wystawa jest tak wielka, że jakbyście chcieli ją naprawdę dokładnie zwiedzić i wszystko zobaczyć, potrzebujecie dwóch pełnych dni. Nie podoba mi się bardzo to, że o ile muzeum jest fajne, to Westerplatte znów zostało odsunięte w czasie z rewitalizacją, a tutaj w wystawie grzebiemy i bez trosko bawimy się interpretacją historii, nie myśląc w ogóle o tym, że mamy w ręku coś niesamowitego wizytówkę, która o wiele skuteczniej buduje dobry obraz Polski na świecie i buduje, tworzy pewną sympatię do Polaków, niż jakiekolwiek inne słono przepłacone filmy, artykuły w prasie i inne rzeczy, jakie tam się robi, żeby nas rozreklamować. Bo nic tak dobrze nie zapada w pamięć, jak wycieczka po muzeum, które powoduje u ciebie najpierw totalnego doła, a potem milion i jedną sprzeczną myśl. Dziękuję, żegnam się i wszystkiego dobrego. Cześć.